Siemaneczko, w 24 części Let's Play Stalker Czyste Niebo. Co nowego, Stalkerze? Zaczniemy od tego, że oddamy mu giverę. Tak jest. Dobra, odbierz swoją nagrodę. Coś jeszcze? Nie, spoko, dobra. Posprzedawałem cały lucik z tych bandytów. Tutaj u chłopaków. I teraz co? Odbierz swoją nagrodę. Shit. Tutaj jest do odebrania nagroda, poważnie? 2000, myślałem, że tutaj mogę odebrać. No to szkoda troszeczkę. Dobra, czy mam odszukać ulepszenia albo odebrać nagrody? Tutaj u chłopaków powinności. Ja bym jeszcze zahaczył mimo wszystko o bazę stalkerów, pogadać jeszcze z dowódcą. Może nam coś ma do powiedzenia. Dziwne, że on nam nagrody nie daje. W ogóle mam wrażenie, że tutaj jest trochę taki oddzielny odłam stalkerów. Przynajmniej tak to załapałem z rozmowy z szefem w poprzednim odcinku. Ale może mi się wydaje, znaczy na pewno są jakoś powiązani, ale oni chyba tutaj troszeczkę własnym życiem żyją. No mów. No spoko, spoko chłopaki. Wydaje mi się, że nie no, ta miejscówka była w cieniu Czarnobyla. Ten instytut. To tutaj nie byli chyba stalkerzy. Pamiętam, że tutaj były jakieś strzelaniny w tych miejscówkach. Mogę się mylić w sumie, ale... Lera wie. Ten schowek jest jakoś tak przyjemnie ukryty. Panel elektryczny w warsztacie. Dobra, warto pamiętać. Nie, od ciebie nic nie chcę. Oh shit. Boję się, że to się zaraz moją śmiercią może zakończyć. Tyle. Szukam tego panelu, ale tu go nie ma. Shit. Nie, to był głupi pomysł. Panel jest gdzieś na pierwszym piętrze. Po prawej stronie. Misja samobójcza, ale czemu nie? Nie, może będzie coś ciekawego. Jest po drodze w sumie. Więc może warto sprawdzić, a może nie? Dobra, gdzie jest ten panel? Ten panel tutaj powinien być, ale go jednak nie ma. Ten gnój byłby na górze? Zobaczymy. Zobaczymy. Nie, tutaj też nie ma. Dobra, spadamy stąd. Nie, szkoda apteczek. Nie ma sensu to sprawdzać. Tego sprawdzać. Myślałem, że to gdzieś będzie tutaj na tej ścianie. A może to niżej jest? Bo w sumie my po schodach wchodziliśmy tak wyżej. Może być. Przecież w sumie tutaj też są schody. Tylko, że nie, no szkoda czasu na to. Szkoda na to czasu, chyba że... To jakieś wejście? Nie, tam jest tylko na dach. Dobra, mniejsza z tym. Chodźmy do szefa pogadać z nim. Powiedzieć, że udało nam się osiągnąć to i owo. No, czemu on ma broń wyciągniętą? Nie wiem. Kurczę, ty powinieneś trzymać dla mnie kasę. Ktoś siedzi w piwnicy, co możesz powiedzieć? Nic dla mnie nie masz. No, a to chuj z tobą, gościu. Chodźmy tutaj z nim pogadać. Co tam tutaj mi możesz? To już wszystko rozmawialiśmy, w czym mogę pomóc? Najemniku, miałeś kiedyś do czynienia z mutantami? Mamy taki problem. Duża grupa mutantów pojawiła się na północ od naszej bazy i całe chmary snorków i psów się tam schodzą, jakby ktoś im kazał. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy co, ale mamy dość tych ataków. Musimy sami kontratakować, jeśli zabijemy dość mutantów i przegonimy resztę, może dadzą nam odsapnąć, co bardzo by nam się przydało. Większość moich chłopaków robi wpory na widok snorka, ale ty wyglądasz na zaprawionego w boju. Wyświadczysz mi nam przysługę i oczyścisz legowisko mutantów? Spoko.
Chociaż legowisko snorków brzmi bardzo mało zachęcająco, bo wiem co to za stwory i wiem, że potrafią być zabójczo szybkie. Ale kurczę, no trzeba swoim pomóc, nie? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, wyłazimy stąd. Kurczę, mam problem z energetykami tak naprawdę, bo zostało mi 4, a nie wiem gdzie je można kupić. Wiem, że bandyci potrafią dropnąć energetykę, albo gdzieś możemy go znaleźć, ale u kupca chyba się jeszcze nie spotkałem. Czy tutaj jest przejście? Jest, bo tutaj płot się kończy. Wyśmienicie, a propos energetyków. No, jeśli płot kończy, macie tutaj te najazdy, nic dziwnego, panowie. A propos energetyków, wypijmy sobie. Zróbmy sobie save'a. Osi. 3, 3, 3. Tak. 3. Apteczki wspomniałem użyć. Znaczy apteczki, skupiłem się na strzelaniu do psów. Kurde. Dużo ich. Tutaj przydałaby mi się moja poprzednia spluwana, ale dobra. A kurwa, cała chmara piesków. Dobra. No zapraszam, zapraszam pieski. Dobra, człowiek. No, kurwa! Suki, jak mnie obskoczą, pierdolone, jeszcze raz. Trzeba będzie się wycofywać i to ostro. No, ale zrypałem, to jest kompletnie moja wina teraz. Do psów, pierdolone. Jakby jakieś miejsce, gdzie mógłbym troszeczkę wyżej wejść. Właśnie wytrzymały te psy, naprawdę. Właśnie wytrzymały. A jakbym mógł wejść na ten kamień na przykład? Czy one też tu mogą wejść? Dobra, przeładujmy. Okej. Na razie to wygląda nie najgorzej. Dobra. Może tak się złoży, że one tu przylecą? Czy nie bardzo? No gdzie są pieski? Tam na górze latają. Dziady wstrętne. Kurwa, a się zjebałem z tego kamienia. Dobra. Ufa! Shit! Norek. Dawaj tu na górę, kurwa na górę. Nie, nie z kamienia spadaj. No, kurwa, no nie, tępy, kurwa. Dobra. Próbuj utrzymać tutaj pozycję. Okej. Dobra. Kurwa, uciekałem. Pieski. Dwa snorki załatwione. Chyba, że nie. Dwóch załatwiliśmy. Kurwa, prąd się zacięła. Niedobrze. No kurwa, znowu? Co jest do cholery? Dobra. Padł. Dobra, kolejny. Okej, troszeczkę ich się mniej zrobiło. Chyba.
No i tak musimy podejść tam. No a tam jeszcze ich sporo, tam całe watachy latają tych piesków cholernych. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Właśnie zastanawiam się, czy tam iść, czy nie. Nie jestem do końca przekonany, czy to będzie dobry pomysł. Patrzę, na jaki kamień tutaj najlepiej wejść. Zdechniesz kiedyś? Dziękuję. Dobra. Elegancko, jeszcze ty tam sobie chodzisz. Dobra, zaryzykuję, tutaj sobie zejdę. Wejdę tutaj. Coś się stanie. Chyba zacięła się broń, niedobrze. Dobra, elegancko. Dobra, pięknie, następny też elegancko padł. Trochę amunicji poszło na nich bez kitu. A, ale już niedużo ich zostało. Dzięki stary, wpadnij do naszej bazy, a okażemy ci wdzięczność. No ja myślę. No ja myślę. Dobra, wynośmy się stąd. Okej, Jezu, ze snorkami nie było ciężko, bo dwójka ich była. Ale z psami to kurwa, przesrane. Naprawdę. Odbierz nagrodę. Tutaj też do odebrania nagroda. To jest od powinności tutaj. Co? A nie, odszukaj ulepszenie, dobra. Dobra, dwie nagrody do odebrania u stalkerów. Gdzie tutaj jakieś zadymy macie, co? Co tu się dzieje? Bandyci znowu. No, zaczynają mnie wkurzać, ale chyba zaraz dostaniemy questa na tych bandytów. Bo robią się naprawdę bezczelni troszeczkę. Dobra, ale my lecimy pogadać z szefem. A po te nagrody tam do stalkerów to cofniemy się, jak już się uzbiera troszeczkę. Bo tutaj jeszcze misji na pewno nie koniec. Myślę, że tam chłopcy dadzą sobie radę. I na to liczę po cichu. Musimy się trochę przespać, kurczę, ale zaraz pogadamy z szefem miejscowym i zobaczymy, co on nam powie takiego. O, jak leci o to? Serdeczne ukraińskie powitanie, dobra. Czym mogę pomóc? Przede wszystkim wielkie dzięki, stary, jestem twoim dłużnikiem. Przecież gdyby nie ty, było po nas prędzej czy później. Pozostaje tylko taki problem, że bandyci założyli obóz tuż obok jednego z wejść do podziemnego labiryntu. Moi ludzie są pewni, że bandyci znaleźli jakieś tajemne podziemne przejście prowadzące tu z wysypiska. Schodziliśmy tym włazem dawno temu, jestem pewien, że tam nie ma drabiny. To znaczy, że ci bandyci pomagają swoim kumplom wychodzić na powierzchnię. Masz za zadanie ich zlikwidować. Pomożesz nam? Okej. Okay. Niż oddział bandytów, spoko. Tam jest ten oddział, tak? Jest, no jest już dosyć późno, więc pozwolisz, że nie bym się tutaj przekimał. Tak średnio tu bezpiecznie troszeczkę. Ale zaryzykuję. Może nam się nic nie stanie. Mam nadzieję, że nie. Wygląda całkiem luks. Dobra, no to lecimy na bandytów w takim razie. Jest godzina elegancka, zniszcz oddział bandytów. Idealna godzina, żeby zniszczyć oddział bandytów. Dokładnie, już ja się z nim przyjemnością zajmę. Możemy nawet zejść sobie tędy. Lecimy tutaj tędy. Może tutaj tędy gdzieś będzie wyjście. O, tutaj gdzieś... O ty gnoju. Załatwiliście tutaj stalkerów. O
Niedobrze. Bardzo niedobrze. No dobra, ale to ich pozbieram, kurczę. No kiepsko. Kiepsko, kiepsko. Dobra, czyli musimy szybko działać w sumie, bo jak się przebili już dotąd, to niedobrze. Dobra, ale zaraz zobaczymy, co tam tutaj nam pokaże. Zaraz, a to nie było czasami pod ziemią? A nie, tam już są stalkerzy. Kurwa, broń się zacięła. Czy ta broń potrzebuje naprawy? Chyba tak. Granat, to nie dla nas. Kurwa, znowu broń się zacięła. To jest ewidentnie nie tak. No kurwa, znowu broń zapojebało was? Co jest do kurwy? I w jakim stanie jest ta broń? Nie wiem, o co chodzi, jest w dobrym stanie. No, orzesz wy, kurwy, no. Kurwa, nie ta broń, bez kitu. Się co 5 minut zaczyna to chuj dupy. Ta broń. Dobra. Załatwiony. Dobra, ten też. Dobra, elegancko, ten też padł. Broń się znowu zacięła, super. Zapiszmy sobie. Ratowałeś nam tyłek. Wpadnij kiedyś do bazy po raz kolejny, co? Po raz kolejny, ale przy okazji teraz sam nie zginąłem. Mamy coś do żarcia? Mamy, więc sobie skorzystajmy z tego. Okej, muszę coś zrobić z tą bronią. Bo kurczę, robi się kiepska. Bardzo kiepska. Dobra, czy macie coś ciekawego tutaj? Pomóż stalkerom. Okej, dobra, postaram się wam pomóc. Co jest? Zombie pewnie, co? To nie wiem, jak się tam dostać do was, chłopaki. Macie tu jakieś przejście? Tu jest jakaś rura. Kurwa. Idę, dobra, jestem już z wami. Co się dzieje? Nawet nie wiedziałem, że tutaj stacjonujecie, co? To tu problemy z zombiakami. Uuu, paskudnie wyglądają. Gdzie wyjdziecie? To w ogóle jakiś budynek jest? A raczej pozostałości budynku. Dobra, pójdę tam z wami, bo jeszcze wszyscy zginiecie. A widzę, że ta woda jest nawet nieszkodliwa w sumie. Ruszajcie z tej terenie. Nie wiem, czy to jest w razie. O, a zombie mają broń? Kurwa, nawet nie wyjdałem. To ogólne. Fuck! Kurwa, zombie mnie z kałachem zajebał. Jezus, co to kurwa jest? O kurwa. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Myślę, a nie, to nie jest zombie, kurwa. Zmylił mnie ten trup. To jest jakiś inny paskudny mutant. Dobra, to nie będzie takie łatwe. Dobra. Kurwa, broń się zacięła. Jezu, ta jebana broń jest kurwa tyle nie warta. Ja mu wypierdolę zaraz, naprawdę. Kurwa, zacina się pierdolona.
Jak kurwa naprawdę. Czego się tak kurwa zacina? Tego nikt nie wie. Nawet o, kurwa już się zasapał jebaniec. Kurwa zrobił dwa kroczki i chuj. Ognia. Zapisz tutaj. Tak. No, pierdolę, odwrót, odwrót, odwrót. Przeładujmy. Pojebane trupy tam wytrzymały. Dobra, padł. Wszyscy? Ja pierdolę. Dobra, trzeba ostro w łeb celować. Jezu, kurwa. Magazynek w powietrze wyjebałem. Zanim ich potrafiałem. Oto, jeden z naszych. Nie, z powinności. Dobra, elegancko. Zadanie wykonane, tak? Nie, czy dalej? Wykonane, odbierz nagrodę. Zadanie wykonane, no spoko. Trupy strzelające. Zombie. Całkiem nieźle się tu urządzili. Do kogo tam jeszcze strzelacie? Jeszcze tutaj ktoś jest? Jest cel, skład. Mutant. Nie no, tam chyba z mutantami sobie poradzą. No. Bons, no, nie ma problemu. Najemniku, świetna robota. Okej. Okay. Dobra, w czym mogę pomóc? Nie możesz. Trzymano kombinezon wschód słońca. Stary, tylko że on jest dużo słabszy od tego, co mam. Ale odłożę sobie do skrytki. Dobra, nic więcej tutaj nie chcecie, co? Ja bym tutaj chętnie sobie wszyściutko pozbierał, bo tu jest troszeczkę kasy, która sobie tak leży i się marnuje. O Jezus, przeciążyłem się. Niedobrze, dobra, ale na dzisiaj to było na tyle. Wszystko pozbieram, zostawię ten kombinezon w schowku. Co jest z tą bronią? No nie są nie zupełnie niezawodne. Są kurwa całkowicie niezawodne, to znaczy zawodne w zasadzie. Na początku tak się nie działo, a teraz masakra. Znaczy w sumie nie strzelałem tak dużo, teraz zacząłem więcej strzelać. No zobaczymy. Ale dobra, na dzisiaj to było na tyle. Udało się przedrzeć przez zombie. Teraz trzeba pozbierać ludzi, wszystko posprzedawać. To najbliższa ekipa jest daleko stąd. Ja jestem obciążony. Dobra, ale na dzisiaj tyle. Więc trzymajcie się i cześć.